2005 roku. Tak, w Warszawie to wiesz, liczą na to, że nie wiadomo kto on jest, nie wiadomo kim, nie wiadomo gdzie pracuje. Zakończył akt notarialny, jak bardzo ważne. Nie mieli, bo gmina by była właścicielem i no, sama sobie by, że tak powiem, nie robiła tutaj takiej sytuacji. Panie dyrektorze, z tego co wiemy, gmina przystąpiła do przetargu, wpłaciła walium, a walium natomiast później wycofała się, ponieważ konserwator zabytków wkroczył i dał takie restrykcje, że gmina stwierdziła, że no nie chcemy tego, bo to za dużo by nas to kosztowało, więcej jak ta działka chyba. Nie znam tych rozmów między gminą a konserwatorem, ale tak z wiedzy ogólnej, którą posiadam, to zakup jakby to by była kwestia późniejsza uzgodnień z konserwatorem, a sam zakup mógł być dokonany, a kwestia z konserwatorem, kiedy nigdy konserwator z tego względu nie zmusi nikogo, że w tym, jeżeli gmina nie ma pieniędzy, czy osoba prywatna, bo w tej chwili to nie ma znaczenia, konserwator ma nadzór nad wieloma prywatnymi posiadłościami i to można było, myślę, uzgadniać, ale nie wiem, jakie były rozmowy. Dziękuję uprzejmie, mówił pan Janusz Ciesielski. Przejdę do rozmowy właśnie z nowym nabywcą. Jest pan z nami na programie, dziękuję za przybycie. Proszę pana, pan zdecydował się na to, aby zakupić tą posesję. Ma pan do tego pełne prawo. Czy spodziewał się pan tego, że będzie pan miał problemy z władaniem własnością? Bo tak domyślam się, że pan twierdzi, że ma pan własność i ma pan prawo do tego, aby na swoim terenie drogę rozebrać. Nie spodziewałem się, że nie miał problemy, ponieważ wójt po zakupie tej nieruchomości podpisał ugodę, był przekonany, miał czas na wybudowanie nowej drogi. Rozmawialiśmy o tym dłuższy czas. Było to pewne, że droga będzie rozebrana, każdy o tym wiedział, tylko że no, ktoś zaniedbał swoje obowiązki i droga nie została z drugiej strony zbudowana. Czyli pan po zakupie drogi dał władzom gminy czas na to, aby wybudowały tą drogę naokoło, która, no, żeby po prostu dał pan czas, tak? Nie powiedział pan, że kupiłem i od razu dzisiaj zamykam, nie ma przejazdu. Jak to wyglądało? Tak, wójt miał czas, pan wójt miał czas, żeby się przygotować, żeby nową drogę wybudować. Ja tam uzgodnienia miałem ze swoją nieruchomość, miałem część działek przekazać. I nawet chciał pan część działki, żeby te było gdzie tą drogę wybudować. Tak, z dwóch stron miałem przekazać działek, tam już były uzgodnienia. Uzgodniliśmy to i gdzie czas się kończył tych uzgodnień, wójt nic nie zrobił. Oddał sprawę do sądu unieważnienia aktu. Przez 3 lata nie potrafił żadnego dokumentu przedstawić w sądzie o to, że to jest droga publiczna, że kiedykolwiek to była droga publiczna i sąd to wydał wyrok po 3 latach. Pozytywny z mojej strony. No właśnie, co sąd stwierdził? Sąd stwierdził, że nie ma, jest to droga nielegalnie wybudowana i nie ma możliwości, żeby to istniało. No bo jak on był pacjentem, to on i po prostu ona mówi, owszem, wydamy na sen, wydały mi na sen, tak się fajnie stało, bo tych na sen, rozumiesz? Asfaltową, o normalnej szerokości, nie ma to żadnego problemu. To jest zabytek. Pan będzie musiał o niego dbać, prawda? Tak, oczywiście już bym to robił, tylko wójt mnie przez 3 lata wstrzymywał przez sąd, przez unieważnienie aktu. To wszystko się odciąga, tak? Cały czas to niszczę je. Chociaż droga i tak przechodziła, i tak wójt nie przystąpił do przetargu. Ja powiem dlaczego, bo i tak by tej drogi musiał zlikwidować, tak? Metr od budynku droga nie może przechodzić. Został wytyczny, że musi być droga dookoła i zrezygnowali z zakupu gruntu. Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Tak mówi nowy właściciel tej posesji. Jak widać, proszę państwa, trochę się tutaj wyjaśnia. Zapraszamy do tego, by pozostać z nami i poznać kolejne aspekty tej sprawy. Każdy ma jakąś przyczynę. Ja na przykład, a my, szanowni państwo, przechodzimy do rozmowy z mieszkańcami Dubic i chcemy zadać im pytanie, jak oni patrzą na tą sprawę, bo tak naprawdę w większości ta sytuacja ich dotyczy. Pan Jarosław Frączek, mieszkaniec. Panie Jarosławie, jako mieszkańcy, od jakiego czasu korzystaliście z tej drogi? Ja korzystam od dawna z tej drogi, odkąd pamiętam i tutaj mieszkańcy starsi, wiele starsi ode mnie również to potwierdzają, że też
od początku, jak pamiętają, tą drogą uczęszczali na wprost przez park. A teraz mają to utrudnione i utrudnione. Mamy teraz pytanie jako mieszkańcy, na jakiej podstawie, czy były jakiekolwiek zgody na zerwanie tego asfaltu, który był, jakby nie było, przecież mieniem mieszkańców, bo to przecież finansowali urząd gminy, czy tam rady sołeckie dawniej, i to stanowi własność mieszkańców. Tutaj, no jeśli chodzi o tę drogę, no to przecież jest jasne usankcjonowanie tymi uchwałami WRN z 1987 roku i później potwierdzone jeszcze uchwał z 2001 roku. No jeśli były jakieś niejasności, czyli jeżeli urząd gminy twierdził, że tam ta droga gminna jest, no to Agencja Nieruchomości Rolnych powinna to wyjaśnić wcześniej, prawda? I dopiero można było to sprzedać. Natomiast wcześniej no, były te niejasności, które no, powodowały takie problemy, jak mamy dzisiaj, prawda? Co jeszcze mogę powiedzieć? No, jesteśmy tutaj niezadowoleni z tego stanu rzeczy, która teraz jest, bo no, tak jak mówię, tutaj od czasu wojny, można powiedzieć, ten budynek służył jako szkoła podstawowa, gminna, także to też służyło celom społecznym, gminnym przez pewien czas, później była szkoła rolnicza. Także jeśli coś było kiedyś możliwe, to dlaczego później nie było możliwe, tak? Nie rozumiemy tutaj sprzeciwu konserwatora i tutaj mamy pytanie też do agencji, czy agencja wiedziała, że to jest droga gminna? Jeśli tak, to dlaczego tą działkę nie wydzielono geodezyjnie, tej działki pod drogą, i dlaczego reszty nie sprzedano? Panie Rosławie, wracając jeszcze do tej drogi, bo teraz tak, dojeżdżaliście tą drogą do swoich posesji, to jest droga komunikacyjna. Czy macie jakąś zastępczą drogę, którą poruszacie się teraz? Ta, która jest droga rzekomo zastępczą, to praktycznie nie ma tej drogi, ponieważ tutaj w rozprawach sądowych stwierdził już geodeta sądowy, że nie spełnia warunków. Także nawet na dzień dzisiejszy to można zobaczyć, że no nie jest możliwe przejechać tędy, czy tam wokół tą drogą jakimś większym sprzętem, a mamy przecież z tamtej strony dwie firmy transportowe, są duże gospodarstwa, sprzęty ponadgabaretowe, a co będzie, jak przyjdzie zima, gdzie tam będą się dzieci poruszać do szkoły i tak dalej, a co będzie, choćby była tam jakaś droga w koło, jakie wtedy będzie stanowisko konserwatora, czy nie będzie on wnosił z kolei zażaleń do gminy, że niszczy je od soli przy odśnieżaniu mur, który będzie odbudowany, czy drzewostan. Spójrzmy dzisiaj przecież, jak te gałęzie zwisają nad drogą. Czy to będzie możliwe? Spójrzmy nawet tutaj, jak była droga na wprost. Też zwisały te gałęzie. Nie można było wyegzekwować, żeby te gałęzie było można jakoś przeciąć. Czyli cały czas mamy utrudniany ten przejazd. No, takie mamy czasy, jakby to, nie wiem, no, w średniowieczu, można powiedzieć. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. To był głos mieszkańców. Przypomnę, że jesteśmy w miejscowości Dubice, w województwie łódzkim. Rozmawiamy o drodze. Można powiedzieć, że na tak jak na ja tańczę, stan, to ja mogę całą noc tańczyć. Jest to spór. Proszę państwa, na naszym programie są również przedstawiciele władz wojewódzkich z województwa łódzkiego. Pan Tobiasz Pocheński, dyrektor biura wojewody, oraz pan Piotr Klimczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Panie dyrektorze, trochę powiedział właściciel, trochę wójt, mieszkaniec, troszeczkę się tu sprawa wyjaśnia. Jak pan na to patrzy? No, człowiek kupuje działkę i ma przecież prawo do tego, aby nią władać. No, ale okazuje się, że jest tam droga i gmina twierdzi, że ma tą drogę, ale wójt gminy wcześniej dogaduje się z właścicielem, na co spisywany jest protokół, że wybuduje drogę naokoło, zabierze ten asfalt na koszt gminy, tak się należy tak domyślać z tego pisma. Nowy właściciel daje mu czas na to, aby tego dokonał. To się jednak nie dzieje. Coś zawodzi w naszym państwie, czy może w samorządzie? Jak to się dzieje?
Znaczy, panie redaktorze, na pewno dzisiaj, jak jesteśmy tutaj wszyscy razem z mieszkańcami, zgodzimy się, że sprawa jest skomplikowana. Wystarczy spojrzeć na tę drogę, która jest teraz zryta po prostu. Ale tutaj wszyscy też, jako przedstawiciele, którzy występujemy w tym programie, jesteśmy przedstawicielami władz publicznych, czy to Skarbu Państwa. I wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby służyć obywatelom. I to jest nasze podstawowe zadanie. I podejrzewam, że wszyscy mamy dobrą wolę, żeby państwu służyć jak najlepiej. Jednakże z naszej analizy, a wojewoda zna sprawę mniej więcej od maja tego roku dopiero, więc jesteśmy organem jakby nowym w całej tej sytuacji, to nasza opinia w tej sprawie jest taka, że mieszkańcy stali się ofiarami wielu lat zaniedbań. Może nie przestępstw, może nie jakiegoś chaosu prawnego, ale po prostu zaniedbań, które to przyczyniły się do finalnej konsekwencji, czyli braku tej drogi dzisiaj. Proszę się zastanowić, przez tyle lat, od roku 1990, gdzie zaczęła się pewna transformacja tak, prawna w naszym państwie, gmina mogła uchwałą nadać stację drogi gminnej tej ulicy. To się nie stało. No a teraz to jest jak biela, to jest bardzo zimno. Od bardzo wielu lat konflikt z wojewódzkim konserwatorem zabytków na temat tego całego tutaj obszaru. Do tego gmina mogła nabyć, tak jak była mowa dzisiaj, prawda? Tę nieruchomość nie stanęła do aktu. Gdyby stanęła, to przecież nie byłoby żadnego problemu w ustanowieniu tej drogi gminnej. Niestety tak się nie stało. Mamy też pewien chaos. No, u nas są w internecie domki fińskie, bo tam były wystawy, też nagrywałam, są na YouTube, są. Tak, z 2001 roku. Tutaj było na miło, tu było. Jeszcze to miało być jakoś tak, przyjść na noc muzeów. Ale ja byłam wcześniej i winka się napiłam, poszłam. Na to wszystko. Nie chciałam czekać na datę, zanim tu przyjdą. Ale niektóre wystawy, no, domków fińskich, takie na temat. No i dochodzimy do dnia dzisiejszego. Ja przyznam szczerze, że jako urzędnik... Dlaczego miałoby się nie trzymać, jak jest normalnie budowane? Nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku dni. Mieszkańcy mogliby czekać spokojnie na rozstrzygnięcie tego sporu prawnego i dalej sobie tędy chodzić. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale to tak na kogoś? Sprawa jest o tyle trudna, że my tutaj z panem dyrektorem Klimczakiem rozmawialiśmy długo na ten temat i wojewoda może wydać decyzję i cały czas rozważamy, tak, co będzie zgodne z prawem, tak, ale załóżmy teoretycznie, że wojewoda wyda decyzję, w której skomunalizuje tę ulicę. To przecież właściciel będzie się odwoływał od tej decyzji, założy się, bo taki będzie jego interes prawny, dlatego że ta droga przebiega tak blisko jego pałacu. Więc mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę, że nawet decyzja wojewody w tej sprawie, przychylna jak najbardziej dla nich, może skutkować tym, że sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie przy dzisiejszej czasie trwania procedur może to zająć 8 miesięcy. Będzie odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to już jest dłużej, będzie trwało rok, będzie wyrok. Nie wiemy, jaki będzie koniec tej sprawy. Tak? Panie dyrektorze i również panie drugi dyrektorze, tak na zdrowy rozum spróbowałem... Ja ci coś powiem. Była audycja w radiu, że te babki, one też tam co pracują, dokarmiają same te. Nawet one same od siebie dokarmiają, ale one wychodzą, puste kosy przy kinotece. Jak pójdziesz tam, to one na ludzi się patrzą, nie są takie bardzo dzikie, tylko sobie chodzą koło ludzi i tam w tych śmietnikach zostawiają pełno tego jedzenia. Tam czasem tego jest bardzo dużo, tylko przecież wszędzie w lesie. I one mają tam raj. A poza tym ludzie zostawiają goście na ławkach i te koty tam wszędzie chodzą. W tym roku została uchwalona ta uchwała, o której pan wójt wspominał, mówiąca o tym, że droga biegnąca przez wieś jest drogą gminną. I tam w tej uchwale, co też warto powiedzieć, była delegacja dla ówczesnego naczelnika gminy do tego, żeby ustalić przebieg tej drogi. To nie nastąpiło. Dopiero, o czym również pan wójt mówił, w 2001 roku pojawia się uchwała zarządu gminy ustalająca przebieg dróg gminnych na terenie gminy. A po drodze jest rok 90 i to jest ten moment, kiedy nastąpiła albo nie nastąpiła komunalizacja tego fragmentu dzisiaj rozebranej drogi.
I to postępowanie, które toczy się u wojewody, ma na celu ustalenie, czy w tym pasie, w jakim droga w 90 roku istniała, grunt ten stał się, czy nie stał się własnością gminy. To, co jest kluczowe dla rozstrzygnięcia, dla wydania decyzji, to ustalenie, jak faktycznie przebiegała droga gminna na tym terenie. Czy ona biegła tutaj przez park, czy też biegła dookoła. Z tych dokumentów, jakie na dzisiaj zgromadziliśmy, nie sposób tego jednoznacznie ustalić, nie sposób rozstrzygnąć w sposób niewątpliwy. No ale postępowanie dowodowe trwa. Chcemy przesłuchać świadków. Te działania będą podejmowane w pierwszej połowie sierpnia. Są już wyznaczone terminy. Zobaczymy, co zeznają ci wszyscy, którzy być może pamiętają, jak wyglądał faktyczny stan tej nieruchomości drogowej w maju 90 roku, bo to jest ta data, która nas interesuje. Panie dyrektorze, przebiega droga gminna, wyasfaltowana, lokalne służby wiedzą, jak droga przebiega, no i pewnego dnia jedzie karetka, drogi nie ma. Ale ja nie widzę, aby tu był objazd zrobiony, żeby jakiś znak był postawiony, że tutaj szanowny kierowco karetki, czy czegokolwiek innego, skręć w lewo, następnie w prawo i dalej i jedziesz sobie dalej tą drogą. No to też jest kolejne zaniedbanie lokalnych, nie wiem komu ta droga podlega i kto powinien to zadbać, ale no, ktoś zerwał drogę, ale ktoś nadal nie naprawia, że tak no, nie próbuje zapobiec kolejnej katastrofie. Ustawa o drogach publicznych nakłada na władze gminne obowiązek dbałości o drogi gminne. Tak. W przypadku dróg powiatowych to są władze powiatu i tak dalej. Za parki ja widział slano, myślę, że warto byłoby zwrócić się w tej sprawie właśnie do władz gminnych z zapytaniem, co dalej. Jeżeli chodzi o drogę gminną. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że to postępowanie, które toczy się u wojewody, ono musi dotykać stanu na 90 rok. Wszystko to, co wydarzyło się później, jest dla kwestii ewentualnego potwierdzenia nabycia tego gruntu przez gminę obojętne. Są to rzeczy, które zaistniały już po tym, jak ustawodawca zdecydował o tym, że powstały gminy i że one zostały wyposażone przez Skarb Państwa we własność nieruchomości. Być może także we własność tej nieruchomości, ale jak mówię, stan dowodów na dzisiaj jest taki, że nie sposób jeszcze rozstrzygnąć tego w sposób jednoznaczny. Na dzisiaj nie odnaleźliśmy żadnego dowodu, który wskazywałby, którędy ta droga 27 maja 90 roku jako droga gminna przebiegała. Nikt nie zadbał o to, żeby od 87 roku ustalić przebieg drogi do tego roku 90. Tak było chyba wtedy wygodnie. Trudno mi powiedzieć. Dziękuję. Mówił pan Piotr Klimczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Proszę państwa, no mieliśmy nadzieję, że chyba był ostatni zajazd na Litwie, a się okazuje, że mamy tu podobną sytuację, aby do rewacji nie doszło. Kino Oka była, tam byliśmy, nawet niedawno potem teatr, ale teraz tam jest wszystko. Tam było Święto Rosji, tam był bankiet z tym, tam wernisaż, tam, a ja tam się uczyłam rosyjskiego. Bo tam, i na, jeszcze teraz też na pewno jest, do egzaminu państwowego. Nie, panowie, oddajemy głos mieszkańcom, ale to nie było droga, bo to przecież przez bardzo wiele lat z tej drogi korzystali. Pani Maria Piątek, mieszkanka. Pani Maria, jak pani patrzy na tę sytuację? A jeszcze uczyłam się do egzaminu, nawet ekonomiczny język rosyjski, na egzamin państwowy. I to było już w szkole, przy tym parku, przejazd po drugiej stronie i przechodzenie tą drogą. Ale zrezygnowałam z tego powodu, ekonomicznego jeszcze tu. Ktokolwiek ekonomiczny język, rozumiesz? Chodzić naokoło, przyjdą teraz już te późniejsze wieczory, ruski ekonomiczny. I tam nie ma żadnego oświetlenia, no jest to dla nas utrudnienie i to bardzo. Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przejdę do rozmowy z panem wójtem, z panem Jackiem Jarząbkiem. Panie wójcie, właściciel mówił przed chwileczką, obecny właściciel, że była podpisana ugoda. Takie rzeczy uniwersalne to są. Można je pamiętać, te uniwersalne. Było jedyne spotkanie, które nastąpiło 20 czerwca w formie spotkania notatki bez uzgodnienia wstępnego. Przyjeżdża do gminy właściciel z tatą, bo tak mogę tutaj odpowiedzieć, plus od razu jest pani radca, czyli radca prawny, egzekwując
stan prawny na dany dzień. W tym oświadczeniu, którym, czy protokole, które spisałem w tym dniu, to jest informacja, którą miałem przedstawić Radzie Gminy. Bardzo dobrze, wszystko jest. Oświadczyłem również pani mecenas, która była jej właścicielowi, że wójt jest organem wykonawczym. Nie może decydować za Radę Gminy i powiedzieć, że dobrze, tą drogę robimy naokoło, tutaj składamy dokumenty, tamtą rzecz sprzedamy, właściciel odda to, co może oddać, taka deklaracja piękna padła, gdzie i tak te działki zostały skomunalizowane dookoła, gdzie mamy to boisko, w 2013 roku, czyli dokumenty, żeśmy wcześniej złożyli. Tak jak tu już padło, dookoła, gdzie w sądzie mamy geodetę, który sprawdza, czy tam może być droga jakakolwiek dookoła, chociaż w planach zagospodarowania ona się pokazuje, to ona się pokazuje. Funkcjonuje tylko jedna cały czas droga na wprost, droga publiczna, którą mieszkańcy korzystają. Więc jakimi samochodami można pojechać ścieżce 3 metrowe? Nie każdy może wie, mówiło w Radio Maryja. Jak można było zdeklarować, czy od czytelia właściwie pokazywać wszędzie ten zapis, który był pierwszego dnia, czy 20 czerwca, pokazujący, gdzie informowałem, że ja to przekażę na Radę Gminy. Tak też również zrobiłem, plus konsultacje społeczne z mieszkańcami. To się opłaca pracować, a poza tym jako takiej budzie siedzieć, to sama do dalszego działania, pokazującego, że my jesteśmy naprawdę mając tą drogę publiczną i tą drogę przez park. Ja chciałem tutaj jeszcze dodać o agencji, nie chciałbym jakby to podważać instytucji tych, ale mamy taki na przykład dokument, który pokazuje, że ta droga była i również w sądzie też było pokazane. Mamy rok 2000, czyli jeszcze na długo przed pierwszym kupnem przez gminę, a w tym czasie zostałem wójtem i z radą próbowaliśmy kupić, natomiast konserwator zabytku w tym wypadku, podeszliśmy do aktu notarialnego i tutaj dopowiem taką rzecz, że wtedy czy wcześniej agencja wystawiała tylko i wyłącznie ten dworek parkowo-zabytkowy, natomiast w ostatnim sprzedaży dodała 20 hektarów czy 19 hektarów ziemi, żeby było to bardziej atrakcyjne i może na szybko próba sprzedaży. Mamy 2000 rok, gdzie między panem byłym kierownikiem delegatury, panem Zygmuntem Błaszczakiem, Służba Ochrony Zabytków, delegatura, informuje pana, że zamierzam przystąpić do trwałego rozdysponowania sprzedaży zabytkowego dworu wraz z parkiem położonym w Dubicach, gmina Nowa Brzeźnica. Przedmiotem sprzedaży będą łączne działki oznaczone 1, 2 i 3. Czyli jedynka jest, mamy tutaj drogę. Problemem koniecznym do rozwiązania przed sprzedażą jest geodezyjne wydzielenie drogi asfaltowej przebiegającej przez park w bezpośrednim sąsiedztwie dworu. Aby uniknąć konfliktów społecznych, działka numer 1, na której posadowiony jest dwór, winna ulec podziałowi mającemu na celu uzyskanie odrębnej działki stanowiącej drogę, która nieodpłatnie zostanie przekazana na mienie komunalne gminy Nowa Brzeźnica. Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska z zamierzonego podziału działki oznaczonym numer 1. W obrębie mapa PGR Dubice, czyli mamy w obrocie tutaj prawnym cały czas, że droga była, jest i ona się pokazuje. Natomiast konserwator zabytków bardzo trwale i wszędzie pokazywał, że tam nigdy nie było drogi. A przecież droga asfaltowa została zrobiona, czyli utwardzona w sposób trwały, gdzie mamy Gromadzkie Rady Narodowe, gdzie mamy decyzję byłego naczelnika, który do tej pory żyje i myślę, że tutaj będzie zeznawał jako świadek i powie, jak wtedy ustawa dawała mu możliwość podejmowania decyzji. I to jest kluczowy świadek, który prawdopodobnie, nie mogę tutaj odpowiedzieć, ale w wyniku zeznań na pewno powie, jak to było tworzone, bo robił to z mieszkańcami. Więc to jest 100% prawdy, która już wtedy występowała. Natomiast, jak jeszcze raz odpowiem, konserwator zabytków wszędzie, we wszystkich urzędach jakby pokazuje tą sytuację, w której i nie chcę tutaj podważać jakiegokolwiek dokumentu. Jest dlatego, żeśmy skierowali to pismo do Ministerstwa Kultury i Zabytku, czy wtedy miał prawomocność wpisania do zabytków tego dworku, jeżeli ten dworek miał może charakter taki, że miał pewne drzewa, o których tutaj już padły,
pewien kształt architektoniczny, ale czy ten zabytek wtedy, o którym rozmawiamy, miał już te lata i czy miał możliwość, to dlaczego nie było wdrożonych wszystkich procedur, o których my rozmawiamy? Dziękuję panie wójcie, bo są jeszcze inni rozmówcy. To był głos pana wójta. No, miejmy nadzieję, że ten konflikt, który ma miejsce tutaj w gminie, zostanie jednak rozwiązany po stronie prawdy. Pan nowy właściciel przybył na nasz program również z pełnomocnikiem prawnym, tak można powiedzieć. Proszę się przedstawić. Adwokat Szymon Zyberek. Panie Szymonie, co, sprzedano panu pana klientowi kota w worku? Albo on sobie kupił tego kota w worku, nie wiedząc, co w środku jest? Panie detektorze, jedną rzecz najważniejszą trzeba powiedzieć. Bez wątpienia mamy w realiach tej sprawy konflikt. Konflikt dobra mieszkańców, ono jest bardzo ważne, czasami najważniejsze, z normami prawnymi, z świętym prawem własności. Bo tu jest kwestia tylko to jest konflikt, polega na konflikcie tych dwóch dóbr. I bez wątpienia mieszkańcy użytkowali tą drogę, to jest poza sporem. Ja tu z uwagą słuchałem, co mówi pan wójt. Pada bardzo dużo słów, bardzo dużo. No, jak pada dużo słów, to nie ma jasności. Jestem przekonany, że to wszystko, co czytał pan wójt, to żaden sąd tego nie potwierdzi. Fundament jest jeden. Gmina nigdy nie była właścicielem tej drogi. Nie miała prawa własności. Ta droga nigdy nie była drogą publiczną. My możemy ją nazywać. My możemy zbudować 6 pasów, ale i tak nie będzie to droga publiczna. To była zwykła nieruchomość. I mój mandant, absolutnie zgodnie z przepisami, kupił całą nieruchomość. Nie ma wyłączności. Nie jest napisane, że to jest droga publiczna. Tym samym, ja rozumiem państwa, bo całe życie korzystali z tej drogi. Ja to absolutnie szanuję. I to jest właśnie to prawo zwyczajowe. Natomiast tak naprawdę to gmina nie zadbała o to, żeby nabyć własność tej drogi, wtedy nie byłoby żadnego problemu. Natomiast teraz to jest normalna nieruchomość. I każdy właściciel na swojej nieruchomości może robić to, na co ma ochotę. Jeżeli pan miał dla celów budowlanych, no bo będzie przeprowadzał remont, zdjąć asfalt, no mógł to zrobić. Zwróćmy uwagę, zostało złożone zawiadomienie do policji. Do tej pory nie mamy z policji żadnego wezwania. I ja wiem, jak się ta sprawa skończy. Nie będzie... Pan nie będzie w żaden sposób ukarany. Problem jest jeden. Abyśmy umieli się porozumieć i aby i właściciel, i władze gminy, i mieszkańcy przede wszystkim, bo pan no, będzie żył tutaj w tej społeczności. Abyśmy się porozumieli. No jest kwestia dodatkowego objazdu. To nie jest tak, jak ja tu słyszę, że karetka będzie dojeżdżała kilkanaście minut. To jest nieprawda. Nie róbmy takich emocji. Bo to jest naprawdę, ile? 400 metrów więcej? 500 do nałożenia? Ale szanowna pani, to jest... Ja może, przepraszam, za chwileczkę damy też państwu również się wypowiedzieć. W pewien sposób mój mandant jest ofiarą tej całej sytuacji, ponieważ on kupił nieruchomość. No, ja wiem, że państwo mogą być zbulwersowani, ale taka jest prawda. Ta nieruchomość, tam nie ma drogi. Pan kupił całą nieruchomość. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak pan ma korzystać z tej nieruchomości, gdy jest ta droga. Więc takie są realia. Dziękuję. Tutaj państwo troszeczkę również interweniowali, głosili. Pani, tak? Proszę powiedzieć. Gdyby ten pan wsiadł w samochód i się przejechał, jak ta droga tam wygląda i jak tam się jeździ tą drogą? I wtedy niech się wypowie. Przepraszam, a w takim razie takie pytanie... A przepraszam państwa, bo w ten sposób nie da się prowadzić programu. No ale czy to jest sprawa tego pana, jak wygląda tamta droga? Nie, bo on tej drogi w ogóle nie użytkuje. My żeśmy mieli drogę, bo żeśmy zrobili w czynie społecznym. Proszę. Mieliśmy drogę od 30 lat zrobioną w czynie społecznym. I nam teraz zniszczono. Jest 140 ludzi tutaj, mieszkańców, w tym 30 dzieci i ludzi starszych, co tą drogą się tutaj poruszają do głównej drogi. Ale proszę panią, władze państwa polskiego sprzedały ten całą, tak? No. Sprzedali nas w ogóle. My nie mamy pretensji do pana nowego, co nabył.